Łukasz, weź kopertę spod Czerwonego Wieka. Czas rozpocząć twoją kadencję. Jednak ustrój, który panuje w domu Wielkiego Brata, to nie demokracja, a dyktatura. Musisz rządzić mieszkańcami twardą ręką, ale twoje rządy również podlegają ocenie. Jeśli Wielki Brat uzna, że zbytnio pobłażasz mieszkańcom, zdradzasz im tajemnice pokoju zwierzeń lub nie wprowadzasz w życie dekretów, może pozbawić cię urzędu. Okej. Skoro wszystko jasne, to przygotuj swoje rzeczy, bo na sygnał Wielkiego Brata przeprowadzisz się do sekretnego pokoju. To w nim jako dyktator będziesz mieszkał do końca tygodnia. No to idę już szukać. Oj, co się stało? Idzie po ten, ubrania dla nas pewnie. Zaczyna się. Co tam? Nie możemy o tym rozmawiać. Nie możemy? Panie, mogę pocałować panu stopy? Wariatka. A mogę pocałować pana dłonie? Weź się, wirusy, no. Panie prezesie. Aura, panie prezesie. Spada. Staram się być dyktatorem. Ciężko mi jest w tej roli, ale no postaram się, żeby było okej. Okay. Musimy prezesowi zrobić dzisiaj ten jakąś niespodziankę. Może kawkę mu zrobimy, co? Chodź, może mu kawkę zrobimy? Albo ten, albo jakiś masaż stóp. Ale on na poważnie to wszystko potraktuje. Pamiętaj, że to Łukasz. Wielki Brat chce, byś wybrał sobie asystenta, który pomoże ci utrzymać władzę w domu. Pójdź do wanny spa. Dobrze. I nakaż, by wszyscy mieszkańcy po kolei zrobili ci masaż stóp, gdy ty będziesz się relaksował. Dobrze. Osoba, która zrobi masaż najlepiej, zostanie twoim pomocnikiem. Ja chcę, żeby to odbyło się dwuetapowo. To znaczy, wszyscy podejdą na początku i zrobią ten masaż, który trzeba zrobić. Ja powiem od razu tak czy nie. Jak tak, to przechodzi do drugiego etapu. Jak nie, to znaczy, że odpada. I w ostatnim etapie powtórzymy temat i wybiorę wtedy następcę. Takie wielkie palce. No powiem, że no nie należało to do najprzyjemniejszych rzeczy, które robiłam, bo jego stopa jest ogromna. Nie. To nie jest to, co mnie kręci, wielkie brwa. Tak. Nie. Tak. Tak. Nie. Zaczęłam od głaskania. Powiedział od razu tak, więc się wyróżniłam. A niestety nie mogłam zrobić rozcierania, ugniatania i kolejnych etapów masażu, bo już po prostu zakończył jakby rekrutację. Tak. Wziąłem sobie tą stopę Łukasza i zrobiłem mu taki masaż. Także... Także nie miałem absolutnie parcia na bycie tym asystentem. Tak. Dobra, wszystkim jeszcze dziękuję. Trudno, zostało od razu wybrane dwie osoby teraz. No dobra, zaczynamy ostatni etap. Druga osoba. Nie. Wygrała osoba numer jeden. Wybór był świadomy w 100%. Myślę, że z dokładnością do 80% trafiłem w każdego, kto mnie masował. I świadomie mówiłem nie, i świadomie tak. Drugą turę zrobiłem dlatego, żeby się po prostu upewnić. Wielki Bracie, jeszcze jestem taka sceptyczna. Jeszcze do końca nie wiem, czy mi się to spodoba, czy nie. Szczerze powiem Wielkiemu Bratowi, że ja nie chciałam być asystentką mojego brata. Łukasz mi powiedział, że on chciał, żeby dobrze, że tak na mnie wypadło. Niech mnie pozna przez ten tydzień czasu. Ciekawe, czy zmieni zdanie na mój temat, czy też nie.